Od 1 maja weszły w życie nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych. Przewidują one, że od stycznia 2020 roku część przedsiębiorców, przede wszystkim właściciele warsztatów samochodowych i stacji benzynowych, będzie musiała obowiązkowo posiadać kasę fiskalną online czyli takie urządzenie, które umożliwia automatyczne i bezpośrednie przekazywanie danych o transakcjach do krajowej administracji skarbowej. Dodajmy od razu dla jasności, że w perspektywie najbliższych kilku lat także wszystkie firmy wystawiające rachunki fiskalne będą musiały wymienić kasy starego typu na te nowe. Nowa ustawa umożliwia nowo zakładanym firmom ubieganie się o dotacje na zakup kasy fiskalnej, ale uwaga, dopłaty przyznawane są obecnie wyłącznie do zakupu kas fiskalnych z funkcją online. Na rynku są już dostępne tego typu urządzenia, ale warto zwrócić uwagę na ofertę pakietową, którą przygotowały wspólnie Bank Credi Agricole oraz firmy Elavon i Elzap. W ramach tej oferty przedsiębiorca może jednocześnie otrzymać terminal płatniczy do przyjmowania płatności bezgotówkowych, założyć sobie konto firmowe, a także właśnie dostać tą nową kasę fiskalną online. Z tego pakietu mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, którzy już prowadzą swoją działalność, jak i ci, którzy dopiero planują ją rozpocząć. Dzięki tej ofercie firma będzie automatycznie zgodna z wymaganiami określonymi w przepisach, a także wyposażona w nowoczesny sprzęt i przydatne produkty bankowe.